Kochanie, witam was serdecznie na moim kanale i po tytule odcinka pewnie domyślacie się, co to jest. A więc przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj będzie taka recenzja modelu kolekta deluxe klacz arabska z roku 2016 i co jak co, ale naprawdę według mnie to jest najładniejszy model. Jak na tamte czasy. Naprawdę jest przepięknie wyrzeźbiony. Cała klacz jest maści siwej, takiej trochę siwo-jabłkowitej. Ma takie trochę bardziej czarne chrapy i kopyta po prostu całe szare. Zacznijmy od pyska. Pysk taki standardowy, nieprzesadzony, ale widać, że to jest jednak arabek błyszczące chrapy w środku i nabłyszczone, całkowicie czarne oczy. Tak jak mówiłam, już taka szara chrapka. I tak samo wygląda tutaj. Ma tutaj taką grzywkę spadającą na jeden bok. I przejdźmy teraz do grzywy. Grzywa tak samo jest bardzo ładna, piękna, taka trochę odstająca. Jakby koń skręcał I po prostu ta grzywa była taka rozwiana Ona jest taka szara Z takimi cienkimi paskami Trochę ciemniejszymi Tak samo jest tu cieniowanie i zmarszczki Co mi się bardzo podoba Tak samo pysk jest pełen zmarszczek Widzicie to? W ogóle jest super ten model I teraz przejdźmy dalej Kłoda taka standardowa, jak u rabków. Tak samo zwężone w klatce piersiowej. To jest klacz. Tak jak już mówiłam. I teraz przejdźmy sobie do nóżek. Nóżki bardzo fajne. Fajnie, stabilnie stoi ten model. No i tak: są wyrzeźbione kasztany, i nawet je pomalowali. I naprawdę jestem zadowolona, bo kolekta często robi masowo te koniki, i one są po prostu tak, bardzo niedokładnie odlane, ale mają bardzo piękną rzeźbę. A tu mamy bardzo fajnego konia z bardzo fajną rzeźbą, i nawet cieniowanie jest bardzo, bardzo ładne. Tak samo mamy wyrzeźbione strzałki kopytowe, jest nadana struk która kopyt jedno kopytko jest właśnie tak lekko podniesione stoi na ziemi ale tak i dalej mamy ogonek ogonek taki ciemnoszary wchodzący w jasną szarość także błyszczący no i tutaj właśnie widać na zadzie tą jabłkowitość. O. i tak się prezentuje nasz model Ogólnie to mega Wam ją polecam. Ogólnie polecam modele Deluxe, jeżeli chcecie mieć jakiś większy model, a dysponujecie małym budżetem. Bo, to, bo ta klacz, z tego co patrzyłam na internecie, kosztuje około 60 zł, a jest no bardzo duża. Dla osób kojarzących firmę Breyer, jest to taki. W skali 1 do 12, czyli taki powiedzmy klasik, niby, ale jednak bardziej bliżej mu do małego trada. Szczególnie biorąc uwagę na to, że to jest Arab, a Araby naturalnie są mniejsze niż inne konie, i po prostu też ją bardzo, bardzo z całego serduszka polecam. No i teraz jeszcze pokażę Wam ją w jedynym jej na razie sprzęcie czyli łososiowym kantarku z takim białym paskiem. Tak właśnie się prezentuje. Kantarek robiłam sama. Wszystkie sprzątki także robiłam sama z druciku po prostu. No i tak się prezentuje na naszym modelu. Oczywiście tu jest odpinane pod gardle. No i tak. Jeżeli ta recenzja Wam pomogła, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie więcej tego typu treści i w ogóle koni modeli, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. I na dzisiaj się już z Wami żegnam pa! pa.